zapadnięciem wieczoru miasto stoi w lunie potężnych pożarów. Dopiero koło północy gwałtowny deszcz przygasza nieco ogień. Walka trwa i rozszerza się. Nie ustaje loskot strzałów, pisała powstańcza gazeta po pierwszym dniu walk. Pierwsze strzały padły na Żoliborzu, tu gdzie dziś osiedle Sady Żoliborskie. Wzdłuż ulicy Wolskiej czołgi hitlerowskie kilkakrotnie atakowały, pędząc przed sobą żywą osłonę z polskich cywilów. Oddziały Reinefarta rozpoczęły tu wkrótce masową rzeź ludności. Ciężkie walki toczyły się w rejonie placów Bankowego i Teatralnego i na dzisiejszym Placu Powstańców Warszawy, wtedy Placu Napoleona. Przy gmachu Filharmonii mieścił się jeden ze szpitali polowych. Główne arterie przelotowe, Marszałkowska i Aleje Jerozolimskie, były pierwszym celem niemieckich kontrataków. Plac Trzech Krzyży stanowił węzłowy punkt na pograniczu dzielnicy niemieckiej, bronionej bunkrami i zasiekami. U wylotu Nowego Światu, tam gdzie styka się on z krakowskim przedmieściem, robiono te zdjęcia. I te przed 20 laty. Operator powstańczy ulokował się w na wpół spalonym Pałacu Staszica. W bezpośrednim sąsiedztwie oddziały podpułkownika Radwana toczyły walkę o Kościół Świętego Krzyża i silnie bronioną komendę policji na krakowskim przedmieściu numer 1. Od Placu Zamkowego nowy atak czołgów niemieckich. Butelki z benzyną i średni wiek 14 lat. Powstańczy oddział przeciwpancerny. Jeden z hitlerowskich czołgów trafiony przed bramą uniwersytetu. Gmach komendy policji, broniony przez szutz policji i wlasowców, został zdobyty po kilkakrotnych szturmach. W pierwszych dniach powstania warszawskiego nie brakło chwil, gdy lokalne triumfy i sukcesy dawały złudzenie zwycięstw, gdy po 5 latach widok polskiego sztandaru i polskiej gazety tworzył oazę wolności. Na Powiślu dużym sukcesem było opanowanie i utrzymanie w ruchu elektrowni. Na rogu Świętokrzyskiej jedna z licznych barykad. Pokryło się nimi całe miasto już pierwszej powstańczej nocy. Stanowiły osłonę, punkt oporu, szlak komunikacyjny. Umacniane z dnia na dzień zamieniały się w linię ulicznego frontu. Aleje Ujazdowskie. Wszystkie przecznice Marszałkowskiej również pocięte barykadami. To zwykle jedyne przejścia przez ulice znajdujące się pod stałym obstrzałem. Z mostu Poniatowskiego artyleria niemiecka ostrzeliwuje Powiśle, zwłaszcza elektrownię. 19. Dywizja Pancerna przebija przelot wzdłuż Alei Jerozolimskich. Dzisiejszy Plac Powstańców. Teren walk o gmach Prudencjalu i przede wszystkim o gmach Poczty Głównej. Broni starczyło tylko dla niewielu. Amunicję obliczano na kilka dni. Tylko bohaterstwa starczyło dla wszystkich na długie tygodnie. Dziarska piosenka o warszawskich dzieciach idących w bój coraz częściej nabierała tragicznego sensu. Najlepsi płacili cenę najgorszej straceńczej polityki. Polski operator utrwalił walki na Placu Teatralnym. Nowa fala bombowców szturmujących. Osławione sztukasy przypuszczają kolejny atak na odcięte już od Śródmieścia Stare Miasto. Nadeszły krytyczne dni Starówki. Notowano do 10 nalotów dziennie. Obstrzał artyleryjski trwał niemal bez przerwy. Walczy się już nie o każdy dom, a o każdą ruinę. Coraz więcej rannych, coraz mniej miejsc na szpital czy choćby punkt opatrunkowy.
jeden z tych szpitali polowych w podziemiach Caveau Caucasien na Jasnej obok Starej Filharmonii. Niedaleko stąd polowy cmentarz założony na tyłach kina Palladium. Tych coraz więcej w Śródmieściu. Na tej samej ulicy Złotej w pobliżu dzisiejszej ściany wschodniej długa kolejka po wodę. Wodociągi już dawno nie działają. Pozostają nieliczne studnie. Z płonącego magazynu uratowano część zapasów. Każdy worek jest bezcennym skarbem, bo każdy kilogram kaszy i stęchlej mąki musi starczyć za posiłek dla wielu rodzin. Bombowce atakują teraz Śródmieście. Z ulicy na ulicę, z podwórka na podwórko, w poszukiwaniu schronienia. Nie ma już schronienia w Warszawie. Tlonie dokoła wszystko. Coraz trudniej gasić pożary. Beczkowozy jak setki lat temu. A miasto podpala potężna, nowoczesna armia XX wieku. Z ruiny w ruinę, z piwnicy do piwnicy. Płonie ulica Jasna. Pożary na Siennej. Pożary wzdłuż Marszałkowskiej. Resztką sił, ranna, do ostatka Warszawa próbowała zdobyć się na uśmiech. Coraz trudniej i o to było. Zabrakło już nawet nadziei. Rocznicę powstania na uroczystej akademii hołd poległym składa Zenon Kliszko. Podczas powstania porucznik Zenon. W 20. rocznicę powstania warszawskiego głęboko ze swych serc składamy wraz z całym narodem hołd pamięci tych, którzy zginęli za wolność kraju, jego stolicy, miasta, o którym poeta mówił. Nad Wisłą jest miasto piękniejsze niż nasza śmierć. Gdy się życie pośród dziejów zapodzieje, miasto, gdzie tak pięknie jest żyć i umierać, miasto dobrej nadziei. 10 dni temu odsłonięta została warszawska Nike, pomnik bohaterów Warszawy. Wojsko, kombatanci, delegacje i bardzo wielu ludzi ze swoim własnym wspomnieniem. Stanęły warty wojskowe wszędzie tam, gdzie Warszawa podjęła nierówną i bohaterską walkę. Na Żoliborzu, gdzie padły pierwsze strzały. Na krakowskim przy płycie sztabu AL. Na miejscach straceń i egzekucji, a bardzo ich wiele w Warszawie. Znicze, kwiaty i świece. Pod pomnikiem partyzantów. Na przyczółku Czerniakowskim.
cmentarz wojskowy na Powązkach. O tej samej godzinie 20 lat temu wybiła godzina W. Wojsko polskie, przedstawiciele władz, towarzysze broni. Przy zbiorowym pomniku nagrobnym żołnierzy Armii Krajowej. Przy grobach najmłodszych powstańców szarych szeregów, warty honorowe warszawskich harcerzy. I wreszcie przy wielu grobach ci, dla których 20 lat temu śmierć miasta była także śmiercią kogoś najbliższego. Warszawa złożyła hołd swym bohaterom.